Emma, opowiedz o swojej roli w filmie Underdog. W kogo się wcielasz? W filmie Underdog gram Sonię, która jest córką Niny, z którą Borys Kosa wejdzie w jakiegoś rodzaju relację. Także jest to postać takiej młodej, zbuntowanej dziewczyny, która trochę szuka jeszcze swojego miejsca w życiu, nie wie do końca kim jest, ma taki trochę właśnie okres buntu, jakiegoś przełamania. No i zobaczymy, co tam się z nią wydarzy. Sonia to jest... Ja go znam. To nie jest jakaś tam zwykła walka. To ma być zwieńczenie twojej kariery. Kogo chcesz? Kosę. Nie możesz na niej zawalczyć z zdaćpanym śmieciem. Kosa nie jest śmieciem. Jesteś mi to winien. Nic ci nie jest to winien. Czym dla ciebie jest ta rola? Bo to tak naprawdę twoja pierwsza duża rola kinowa, bo wcześniej mogliśmy cię oglądać tylko w Belfrze w drugim sezonie. Tak, dokładnie. Jest to jakby mój debiut ekranowy. Dlatego też jest to jakieś ogromne przeżycie. Też pierwszy taki kontakt z bardziej doświadczonymi aktorami, którzy mogą bardzo inspirować. No i też fajnie, że jest to rola, w której można rzeczywiście pogrzebać, że nie jest to suchy tekst, papier, który tak szybko przelatuje, tylko rzeczywiście to jest postać, która coś znaczy, coś zmienia i w niej samej różne rzeczy się przełamują. Ty debiutujesz na ekranie, ale debiutuje też reżyser Maciej Kawulski, więc jak się sprawdził jako reżyser, jaką miał wizję na ten film? Ja osobiście uważam, że Maciek się super sprawdził. Po pierwsze, super miał kontakt z aktorem. Rzeczywiście mogliśmy jakby razem trochę współtworzyć różne sceny. Pytał się nas o zdanie też dotyczące tekstu, czasem jak jakieś słowo nie leżało postaci, to szybko je zmienialiśmy. Pracował bardzo dynamicznie. To miało swoje plusy i minusy, wiadomo, ale na pewno praca na planie była bardzo sympatyczna. Absolutnie nie odczułam czegoś takiego, że jest to jakieś mega ciężkie doświadczenie, wszyscy musimy być spięci. Wręcz właśnie wiedzieliśmy, że robimy film, który ma być fajny, ciepły, ciekawy i taka była też praca z Maćkiem. Porwali Sonię. Co? Nie wiem. Wypuść dziewczynę, proszę. Znajesz, to ja dostał zamian. Wojownika. Mam być twój? Gdzie jest dziewczyna? Jaka dziewczyna? Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Underdog? Myślę, że na pewno dużo, tak jak Maciek powiedział wcześniej, twistów, różnych zwrotów akcji, pewnego rodzaju nieprzewidywania sytuacji, ale też dużo ciepła, dużo takich prostych uczuć międzyludzkich. Dlatego myślę, że na pewno poza walką dzieje się tam dużo w sercu. A ty sama jesteś fanką sportów walki MMA, czy to było takie wejście dla ciebie do nowego świata zupełnie? Trochę do nowego świata. Absolutnie nigdy się tym nie interesowałam, nie oglądałam, ale rzeczywiście nagle jak zaczęłam rozmawiać też z zawodnikami, którzy byli na planie, to coś się otworzył przede mną, absolutnie ciekawy świat, którego trochę nie doceniałam, bo teraz rzeczywiście uważam, że nie jest to tylko brutalny sport, gdzie po prostu kobiety nie mogą tego oglądać, czy coś w tym stylu. Jest to rzeczywiście po prostu rodzaj aktywności, rodzaj też przezwyciężania siebie. I ciekawą rzecz powiedział niedawno właśnie mój trener Karol. Powiedział, że aktorem nie może zostać normalna osoba, tak samo też zawodnikiem. I ja się z tym zgadzam. Bardzo dobrze powiedziane. Na koniec, w czym w najbliższym czasie oprócz Underdoga będziemy mogli cię zobaczyć? Bo mam nadzieję, że jednak będzie się pojawiać coraz częściej na ekranie. Tak, teraz w sierpniu wyjdzie premiera filmu Na bank się uda w reżyserii Szymona Jakubowskiego. I tam wcielam się w policjantkę Maję. Także serdecznie zapraszam do oglądania.